jestem proboszczem w parafii Matki Bożej Różańcowej w Koprzywnicy. Nazywam się Wiesław Surma. Bziuki koprzywnickie są starym zwyczajem, który zawiera w sobie pragnienie wolności i też jakby troskę o przekaz tego, co jest istotne na naszej drodze życiowej, a więc o wiarę, bo to jest związane ze świętowaniem Wielkiej Nocy, a Wielka Noc podkreśla prawdę, że Jezus Chrystus pokonuje grzech, śmierć, szatana, pokonuje ciemności, jest tym światłem, które przychodzi i oświeca człowieka, wyzwala go z ciemności. I stąd zostało to w jakiś sposób tak powiązane ze sobą. Prawdopodobnie, chociaż są informacje, które mówią, że tutaj w czasach pogańskich w Koprzywnicy był kult Boga Ognia i że wtedy ogień był tutaj jakby no czczony. Dalsze informacje, jakie tutaj posiadamy, to są związane prawdopodobnie z powstaniem styczniowym. Wtedy car, jak wiemy, no, zsyła wiele tysięcy osób na Syberię. Po tym powstaniu wiele jest powieszonych, wielu jest w więzieniach, majątki są rozgrabione i są też kary nałożone na pewne miejscowości, odbierane są prawa miejskie, kasata następuje zakonów, między innymi tutaj w Koprzywnicy zakonu cystersów. I pojawienie się tych bziuków było formą pewnego buntu, sprzeciwu wobec władzy zaborczej i wobec zniewolenia. Czego nie można było wypowiedzieć słowami, to czyniono symbolicznie, a to wyglądało w ten sposób, że właśnie brano w usta naftę i wydmuchiwano tą naftę na pochodnie i ta pochodnia wtedy rozbłyskała ogniem i przy tym wydmuchiwaniu właśnie tej nafty był taki symboliczny odgłos bziuk. I stąd bziuki koprzywnickie. I tak zostało to pielęgnowane, przekazywane przez pokolenia i dotrwało do dzisiaj jako właśnie ta forma dawnego sprzeciwu, ale tak jak powiedziałem na początku, jest to także forma wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata. Nazywam się Zdzisław Cebuchowski, jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Koprzewnicy. W straży jestem od 33 lat, natomiast prezesem jestem od 5 lat. Te funkcje objąłem, no i pomału się to ciągnie. Ja przychodząc tu do straży, już te bziuki były, pytając się starszych strażaków, ludzi. Tak mówili, każdy mówi, były, są. A dlaczego tu w sobotę, a nie w niedzielę, to też jest trochę takie zaskoczenie, no ale to się odbywało w nocy i my też to w nocy odbywamy gdzieś o godzinie 22. Mamy dwie parafie, dlatego może i częściowo tu się odbywa, potem w niedzielę rano w kościele pod wezwaniem świętego Floriana. Oświecamy, zawsze tych strażaków jest. Chętnych na razie jest, młodzież uczestniczy w tym. Wyznaczamy zawsze czterech, ponieważ na sytuacja techniczna zmusza nas do tego, żeby tylko czterech, bo przybyły nam rycerze ziemi sandomierskiej, ziemi staszowskiej. Kiedyś tam nie było, telewizja zrobiła i media zrobiły swoje, że jest sporo i dlatego jest mniej strażaków, bo jest mały plac.
Kiedyś tam było i 8, 10 strażaków bziukały. Te bziuki ktoś tam nazwał bziukaczami tych strażaków. Kiedyś to było puszczanie ogniem nazywane, oświecenie Chrystusowi drogi. Bo kiedyś nie było żadnych latarni, światła to tamto, więc to nafta była i pochodnie robili strażacy. Ktoś tam wymyślił i oświetlał. Nazywam się Mateusz Widuch. Jestem brzykającym w OSP Koprzywnica. W tym roku będę brzykał po raz trzeci. Polega to na tym, że w jednej ręce trzymamy pochodnie, w drugiej mamy butelkę z naftą. Po prostu nabieramy łyka nafty i rozświetlamy drogę Panu Jezusowi, czyli procesji. Raz mieliśmy przypadek, że druh zapalił się, bo niestety jak się puszcza te ognie, no to jest ryzyko, że ta nafta osiądzie na nas i jeżeli wiatr zawieje, no to jest ryzyko podpalenia się. W takiej sytuacji zawsze wmawiamy z brzykającym, że najlepszym rozwiązaniem jest się położyć na ziemi. No i mam oczywiście zabezpieczenie druhów z kocem gaśniczym, z gaśnicą. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża i to przyjeżdżają i nie tylko z naszej gminy, ale i z sąsiednich, i z okolic, i, no, i każdy z ciekawości, i nawet i z zagranicy niektórzy przyjeżdżają. No, media zrobiły swoje, internet, także no, te bziuki rozsławiły tę naszą Małą Ojczyznę Koprzywnicę.